przyjmiesz antidotum albo trafisz do celi. Niedzielski o kolejnym lockdownie. Unia zajmie się Google'em. A na koniec w Polsce pociąg wodorowy. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że nowe newsy pojawiają się codziennie o godzinie 6:30 i 18:00, dlatego zapraszam 2 razy dziennie właśnie o tych dwóch porach, a tymczasem lecimy z pierwszym. Mamili kayo, magpabakuna kayo o ipakulong ko kayo sa silda. Rodrigo Duterte, prezydent Filipin, zagroził więzieniem mieszkańcom swojego kraju, którzy nie chcą przyjąć dawki przeciwko wirusowi. W przemówieniu telewizyjnym zapewnił, że jest zirytowany postawą Filipińczyków, którzy odmawiają antidotum. Masz wybór, przyjmij swoją dawkę albo wsadzę cię do celi, mówił Duterte w orędziu wygłoszonym po raportach o niskiej frekwencji w kilku punktach antidotum w stołecznej Manili. Nie zrozumcie mnie źle, w kraju panuje kryzys, jestem po prostu zirytowany Filipińczykami ignorującymi rząd, dodawał prezydent. Antidotum na Filipinach są dobrowolne, ale Duterte zapowiedział, że będzie szukał środków prawnych w ramach panującego w kraju stanu wyjątkowego, by zmusić ludzi do przyjęcia preparatu, pisze agencja EFE. Wielu mieszkańców Filipin jest niechętnych przyjęciu dawek po skandalu z promowanymi przez rząd w 2016 antidotum dzieci na dengę. Później odkryto, że preparat zwiększał ryzyko ciężkiego przebiegu choroby u osób, które wcześniej nie przeszły dengi, przypomina EFE. Do niedzieli na Filipinach pełny cykl antidotum przeciw wiadomo czemu przeszło 2,1 miliona osób. Celem rządu jest podanie preparatu 70 milionom ze 110 milionów mieszkańców kraju. Duterte był krytykowany za wprowadzenie surowych środków mających powstrzymać kryzys. Podczas przemówienia powtarzał również swoją decyzję o dalszym zamknięciu szkół, pisze The Guardian. W ubiegłym tygodniu na Filipinach każdego dnia wykrywano średnio 6,1 tysiąca infekcji, odchodziło też 119 zakażonych osób, wynika z zestawienia agencji Reutera. Szczyt kryzysu w tym państwie nastąpił w połowie kwietnia, gdy każdego dnia stwierdzano ponad 10 tysięcy nowych infekcji. Sabi ko sa inyo, yung silda dyan sa mga pulis, walang linis yan, tamad yung pulis maglinis. No, widzicie, mają wolny wybór, o czym mówi sam Duterte. Masz wybór. Zantidotuj się, albo wsadzę cię do celi. Czyli jest wolność wyboru, nie? Jest. Ale o takiej rzekomej dobrowolności właśnie mówiłem już jakiś czas temu. To samo mówi u nas Niedzielski. U nas rząd nie posunie się do tak hardkorowych kroków, że będzie groził ludziom więzieniem, jak nie przyjmą swoich dawek, ale są inne sposoby nacisku, żeby zachęcić ludzi do przyjęcia swojej dawki. Na przykład pierwszy z brzegu, dużo łatwiejsze podróżowanie. Antidotum zapewnia możliwość całkowitego zapomnienia o granicach i jakichś tam obostrzeniach w przemieszczaniu się. Pobieracie na telefon kod QR z tego programu europejskiego i już możecie jeździć. Kolejna sprawa, limity. Wszystkie miejsca mają limity. Kościoły, kluby, które się właśnie otwierają, restauracje, wesela, komunie, muzea, koncerty, wszystko. Dzięki antidotum nie liczycie się w tych limitach, więc możecie wejść wszędzie, jak jest tam już maksymalna liczba osób. Dodatkowo coraz więcej różnych miejsc robi specjalne kasy, specjalne kolejki dla osób ze swoją dawką, żeby całość logistycznie ułatwić. Bo po co osoby z antidotum mają stać w kolejce, skoro i tak limity ich nie obowiązują? I to są w tym momencie wszystkie w Polsce przywileje. W tym momencie, jeżeli chodzi o limity osób na wydarzeniach, to i tak kompletnie nikt ich nie przestrzega, bo przedsiębiorstwa, które je teoretycznie powinny przestrzegać, traciłyby klientów. Ale jak rząd przyciśnie, to rzeczywiście ci z antidotum będą mieli przywileje. A Niedzielski przecież już o tym mówił w zupełnie podobny sposób do Duterte, tylko nieco bardziej dyplomatyczny. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to już mówiliśmy. Sam Niedzielski powiedział, że na razie nie przewidują zmuszania ludzi do przyjmowania antidotum, dopóki sami je biorą. Następny temat. With a return to pre-pandemic life now spreading from coast to coast, there's growing alarm about the more contagious and deadly Delta variant for unvaccinated Americans. Jeśli zaatakuje wirus Delta, mogą wrócić obostrzenia, powiedział w rozmowie z dziennikiem Fakt minister zdrowia Adam Niedzielski. Trzeba też patrzeć na strukturę antidotum. U nas podano więcej antidotum Pfizera, a to właśnie ten preparat w badaniach wykazuje największą skuteczność wobec wariantu Delta, zaznaczył minister w wywiadzie. Pytany, kiedy zostanie odwołany stan epidemii, skoro co dzień liczba zakażeń spada, wyjaśnił, że nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Nie możemy powiedzieć, że skoro teraz jest zakażeń stosunkowo niewiele, to koniec walki z kryzysem, ocenił. Przypomniał, że ponad 10 milionów Polaków jeszcze nie przyjęło swojej dawki, nie są odporni, bo nie przechorowali. Podał, że dotychczas w Polsce mieliśmy 90 przypadków mutacji Delta. Pierwszy odnotowaliśmy 2 miesiące temu. W jego ocenie Polska jest przygotowana na ewentualną czwartą falę epidemii. Zapewnił, że w każdej chwili można otworzyć bazę łóżek dla chorych, transportu czy sprzętu. Pozostawiamy szpitale tymczasowe w każdym województwie, a wszystkie procedury, zaczynając od dostaw terenu leków, mamy już opracowane i mamy też doświadczenie w ich realizacji. Zapewnił szef Ministerstwa Zdrowia w Fakcie. Jego zdaniem odporność populacyjną osiągniemy do końca wakacji. Wówczas liczba odpornych po przechorowaniu lub przyjęciu dawki przekroczy 70%, ale trzeba zastrzec, że wszystko będzie skuteczne, o ile nie pojawi się nowa mutacja, zaznaczył Niedzielski. From mass vaccination sites to easier places to find, like McDonald's, which is offering pop-up clinics. No i proszę bardzo, to już oficjalne. Mówiliśmy o tym już parę razy, bo coraz więcej nowych, negatywnych informacji na ten temat się pojawia. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że z danych z Wielkiej Brytanii wynika, że osoby, które zachorowały i wcześniej przyjęły swoją dawkę, 6 razy częściej odchodzą z tego świata niż osoby bez swojej dawki. Jest to badanie zrealizowane na podstawie około 4000 osób, co prawda, więc to są na razie badania szczątkowe i nie ma oczywiście co panikować, ale warto mieć to na uwadze, że przecież w badaniach na temat antidotum nie brano pod uwagę delty. Dodatkowo okazuje się, że osoby, które przechorowały już wirusa alfa, czyli tę pierwotną wersję i w naturalny sposób wytworzyły swoje przeciwciała, nie są teraz odporne na deltę. Niedzielski jednak twierdzi, że owszem, jest to kwestia nowej odmiany, ale tylko ze względu na prędkość jej rozprzestrzeniania. Nie mówi on nic o ozdrowieńcach, o skuteczności antidotum, nie komentuje wyników z Wielkiej Brytanii. A na Wyspach widać, że od momentu, kiedy zawitał do nich nowy wariant i się zagościł tak na stałe, to rzeczywiście mają wzrosty. Oni to połączyli jeszcze z dość drastycznym luzowaniem obostrzeń, ale patrząc prawdzie w oczy, w Polsce też już nie ma żadnych obostrzeń. Niby są jakieś tam limity i maski w pomieszczeniach, ale czy ktokolwiek tego przestrzega? No i właśnie, dlatego bardzo możliwe, że rzeczywiście doczekamy się kolejnego lockdownu wbrew oczekiwaniom społeczeństwa. A to dopiero byłaby dupa, co? Następny temat. The European Union has opened a formal antitrust probe of Google's digital ad practices, looking into allegations the Alphabet unit. Komisja Europejska wszczęła nowe dochodzenie w sprawie Google'a, by ocenić, czy gigant technologiczny faworyzował własne usługi w zakresie technologii, reklamy, display w internecie, a tym samym naruszył przepisy antymonopolowe, informuje portal CNBC. Google gromadzi dane wykorzystywane w reklamach targetowych, sprzedaje powierzchnię reklamową, a także działa jako pośrednik reklamy online. Jest więc obecny na niemal wszystkich poziomach łańcucha dostaw reklamy internetowej display. Obawiamy się, że firma utrudnia konkurencyjnym usługom reklamy internetowej konkurowanie w ramach tzw. ad tech stack, powiedziała w oświadczeniu wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margaret Vestager. Komisja oceni ograniczenia w dostępie do danych na temat tożsamości i zachowań użytkowników, które Google nakłada na reklamodawców, wydawców i inne strony trzecie. W odpowiedzi na ruch KE Google wydało stanowisko, w którym podkreślono, że firma zamierza prowadzić dialog z Brukselą. Tysiące europejskich firm korzystają z naszych produktów reklamowych każdego dnia, by dotrzeć do nowych klientów i sfinansować działanie swoich portali internetowych. Wybierają oni te produkty, bo są konkurencyjne i efektywne. Będziemy kontynuować nasz konstruktywny dialog z Komisją Europejską, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i pokazać, jakie korzyści nasze produkty przynoszą europejskim firmom i konsumentom, powiedział Adam Malczak, rzecznik prasowy Google w Polsce. Nie ma co. Znowu Unia zadziałała niezwykle szybko. Zamiast tworzyć swoje alternatywy dla amerykańskich gigantów, czekają aż ci przejmą wszystkie rynki na własność. Zmonopolizują je i wtedy starają się wyciągać od nich jakiś procent. Google to bez wątpienia najpotężniejsza lub przynajmniej jedna z najpotężniejszych firm na świecie. Mają wpływ na wszystko, co nas otacza i dostęp do tak poufnych informacji na nasz temat, jakich nie ma nawet Ziobro. Oni wiedzą więcej o tobie niż ty sam. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład nowa aktualizacja oprogramowania iPhone'a wprowadza funkcję, która powiadomi was, gdy macie problem z posturą ciała, bo okazuje się, że telefon w kieszeni, gdy chodzicie, potrafi wykryć wasz nieregularny krok i zdiagnozować, co wam dolega. I Android, czyli Google, na pewno wprowadzi zupełnie to samo, a już teraz ma dostęp do naprawdę wielu naszych informacji, w tym całkowicie o nasze dane lokalizacyjne, o naszych upodobaniach, o tym, gdzie chodzimy, do jakich sklepów się wybieramy, z czego korzystamy. Wszystko wiedzą. Widzicie, co oni o nas wiedzą, nie? No i właśnie Unia powinna z nimi walczyć, zanim stali się monopolem, jeśli już chcą z nim walczyć. Bo co oni teraz mogą? No niewiele. Jak już jest jakiś monopol, to zwalczenie go kosztuje jeszcze więcej tych, którzy go zwalczają. Więc nawet jakby Unia cokolwiek wymyśliła, to i tak wyjdzie bardziej stratna niż Google. Dlatego wszystkie antymonopolowe instytucje powinny działać prewencyjnie, wcześniej, a nie po fakcie, dopiero gdy już ten monopol jest, bo bez wątpienia mamy sytuację właśnie z monopolem Google'a na tak wiele usług, że ja pierdzielę. Teraz to już mleko jest rozlane. Dlatego czy cokolwiek to zmieni? A raczej nie. Może uda się wyciągnąć z nich, nie wiem, 1% dodatkowy w podatkach, ale oni tak to sobie odbiją. Ciekawostka. Ponad 150 honorowych gości, ludzi polityki, biznesu, technologii i pracy było chętnych do wzięcia udziału w światowej premierze. Pierwszy na świecie pociąg z napędem wodorowym przyjechał do Polski. Maszyna została zaprezentowana na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, niedaleko Wrocławia. Pociąg został wyprodukowany z myślą o obsłudze ruchu regionalnego. Jak mówi przedstawiciel producenta firmy Alstom Sławomir Nalewajka, parametry maszyny nie różnią się od tradycyjnych konstrukcji. Pociąg może się rozpędzić do 140 km na godzinę. Na jednym tankowaniu wodoru może przejechać do 1000 km. W prezentowanym dziś składzie jest 150 miejsc dla pasażerów. Pociągi są już używane w Niemczech i Austrii. Jak mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, na razie nie wiadomo, czy trafią do Polski. Wiceszef resortu powiedział, że pociągi z napędem spalinowym będą sukcesywnie wycofywane z użytkowania. Nie wiadomo jednak, czy alternatywą będzie dalsza elektryfikacja linii kolejowych w Polsce, czy maszyny napędzane paliwem alternatywnym, takie jak prezentowane dziś pociągi. Bittel zaznaczył, że pociągi wodorowe ze względu na ich ograniczony do 1000 km zasięg mogłyby jeździć raczej na liniach lokalnych i regionalnych. Podkreślił też, że pozytywny wpływ tego napędu na środowisko jest nie do podważenia. Dotychczas wyprodukowano 42 pociągi napędzane wodorem. By mogły być zakupione przez polskich przewoźników, konieczne jest ich dopuszczenie do ruchu w naszym kraju, a także stworzenie infrastruktury dla paliwa wodorowego. W tym celu w przemysłowym parku Infraserv we Frankfurcie Hest powstanie stacja tankowania wodoru. A ten wodór można by pozyskiwać chociażby właśnie z polskiego węgla. Jednak to kolejna gałąź energetyczna polegająca na wodorowaniu, zgazowaniu węgla przez Polskę została zmarnowana, bo się nie opłaca, bo się nie da, bo chuje muje dzikie węże. Zamiast wziąć się do roboty, zapłacić odpowiednio naukowcom i w dodatku wspomóc nasz naukowy sektor, który kuleje, i w odpowiednim czasie zacząć pracować nad tym, żeby za parę lat się do cholery opłacało, to nie. To Australia właśnie zaczęła produkcję wodoru z węgla i wiecie, jak się to skończy. Polskie kopalnie węglowe się zamknie, bo się nie opłaca, Australia je odkupi i będziemy ten węgiel gazować, tylko podatki i cały dochód wpłynie do Australii. Gratuluję. Drętwy słowa. Czym się bawi kot psychiatry? Kłębkiem nerwów. Tego składa otrzymaliśmy od Jimsona 211, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złoty kłębek nerwów. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dąż do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywację lub zwyczajnie napisz swojego suchara na moim Instagramie maciekbnb, do którego z całą serdecznością cię zapraszam. A jeszcze bardziej zapraszam codziennie o 6:30–18:00, żebyś wbijał tutaj na nowe filmy. Na koniec jeszcze muzyka od jednego z was, którą możecie podsyłać, jak sami też tworzycie muzykę, na maila pebokrecords@gmail.com. Na samym dole opisu jest oczywiście link do naszego twórcy. Jak wam się spodoba utwór, możecie mu jakiegoś lajka i komentarz zostawić. Trzymajcie się ciepło, no i hej! Masz wieża na rejonik. Masz wieża na rejonik. Masz wieża na rejonik. Masz wieża na